Więc jeśli chodzi o mnie, to rodzice absolutnie nie dopuszczali myśli, żebym ja poszedł w tym kierunku. Czy nazwisko Olbryski, jakby przez to, że jesteś z takiej rodziny filmowej, pomogło ci jakby w karierze? Takie pytanie faktycznie się często zdarzało. Mhm. I uczciwa odpowiedź zawsze jest taka sama. Nie wiem, tak, rozbiłem się. Pęknięty kręgosłup, połamany, takie różne historie. Nie, to były malutkie pieniądze, ale wystarczyły od pierwszego do pierwszego. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Rafał Olbryski. Witam Cię, Rafale. Witam serdecznie. Rafał, jak chyba każdy z Was wie, jest głównie znany jako aktor, ale ma wiele pasji. Wiele zainteresowań. Można powiedzieć, że też jesteś muzykiem. No właśnie, to zacząłem od muzyki. Mhm. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o Twojej karierze. Od początku do końca. Takie zeznanie, cała prawda. Odkąd pamiętasz. Nie jestem przygotowany. No to już dawno temu się zaczęło. Kiedy? Ile lat temu? Kiedy zacząłeś? Pierwszy raz zagrałem koncert swój autorski, taki, że zagrałem w grupie wykonawców, co prawda, ale swój materiał, jakieś około pół godziny, to miałem 14 lat. 14 lat. Ale wcześniej miałeś już jakąś przygodę z aktorstwem na przykład, no bo jesteś z rodziny aktorskiej, tak? No, tak. Na ogół tak bywa, że nie wiem, jak tata jest adwokatem, to ciągnie swoje dziecko i próbuje, żeby był adwokatem i od małego się szlifuje jakby ten temat w domu. Jak to u Ciebie wyglądało? To taka kwestia, może to jest taki bardzo korporacyjny zawód, adwokaci, prawnicy w ogóle. Natomiast to też nie zawsze tak jest. Często rodzice próbują uchronić dzieci przed tym, co robią, bo to znają dobrze. Więc jeśli chodzi o mnie, to rodzice absolutnie nie dopuszczali myśli, żebym ja poszedł w tym kierunku. Jak byłem dzieckiem, to były jakieś propozycje takie ról dziecięcych w filmach. Wszystko odmawiali w moim imieniu. Także dopiero już jako człowiek pełnoletni mogłem podjąć sam decyzję. Nie przeżyłeś tego? Nie chciałeś zagrać w takim filmie, jak byłeś mały? Nie. W trakcie właśnie jak byłem wychowywany, co prawda wychowywałem się z mamą, ale przy jakimś udziale takim czasami taty i widując się z nim dosyć regularnie, na ten temat się dobrze ze sobą rodzice dogadali i tłumaczyli mi oboje, że to jest strasznie niewdzięczny, trudny zawód, który życie prywatne totalnie potrafi zniszczyć i rozbić. I namawiali mnie, żebym nie szedł w tym kierunku. Jasne, czyli nie poszedłeś do szkoły aktorskiej? Nie poszedłem do szkoły aktorskiej, no właśnie dlatego. Przy czym moja mama uczyła w łódzkiej szkole filmówce na wydziale aktorskim. Miała też te świetne takie... To mieszkałeś też w Łodzi? Mieszkałem w Łodzi, ale jako małe dziecko, z babcią. Mhm. No bo ja jestem z Łodzi akurat. Także... No to ja połowicznie, cała rodzina, moja mama jest z Łodzi, także ja na ulicy Tuwima mieszkam. No ja zawsze na Bałtach mieszkałem praktycznie całe życie, no teraz się wyprowadziłem, w Aleksandrowie Łódzkim mieszkam, jakby ktoś nie wiedział. No i w każdym razie, co dalej było? Po szkole podstawowej poszedłeś co? Do normalnej, do zwykłego liceum? Tak, próbowałem robić liceum, ale już na tym etapie się zaczęła ta przygoda muzyczna coraz bardziej konkretyzować. Po różnych próbach z różnymi składami wykrystalizował się zespół Reds, ten taki, z którym praktycznie zadebiutowałem, wydałem płytę i trochę tutaj pomieszaliśmy na rynku. Więc jak miałem 17 lat, już zacząłem jakoś tam się utrzymywać z muzyki. Aha. To były duże pieniądze w tamtych latach? Nie, to były malutkie pieniądze, ale wystarczyły od pierwszego do pierwszego. A popularność? Duża już w tamtych latach była popularność? Taki popularność, zespół, tak. Tak jak pieniądze były, można powiedzieć, żadne, to był koniec komuny tak zwanej, 88, 89 rok. No wiadomo, ta zmiana systemu, to po prostu ta złotówka nie miała żadnej wartości, płace były straszne, ale dużo graliśmy i to była olbrzymia frajda. Jeśli koncerty też jakieś robiliście? Bardzo dużo koncertów, bardzo dużo graliśmy. Mieliśmy menadżerkę, która, Katarzynę Przygodę, która była też menadżerką Kobra Nocki, a potem Kultu, więc często jeździliśmy razem z nimi w trasy i naprawdę sporo graliśmy. I mieliśmy piosenki w radiu. Wydaliśmy płytę, więc jeśli chodzi o odbiór, o to jak publiczność wtedy reagowała, jak się podchodziło do muzyki, no to były zupełnie inne czasy, fantastycznie. Ale jednak i tak trafiłeś do aktorstwa, mimo tego, że rodzice przestrzegali, że nie dotykaj. Przestrzegali i skutecznie, bo kiedy się mnie ktoś pytał właśnie, kim chcę być, to ja zawsze mówiłem, że jestem muzykiem, chcę być muzykiem i aktorstwo w ogóle nie wchodzi w rachubę.
I pewnego dnia zadzwonił do mnie Ksawery Żuławski, z którym się znaliśmy z dzieciństwa. Mhm. Nasze mamy się przyjaźnimy. Jeździliśmy razem na wakacje, jakbyśmy takimi małymi brzdącami. I zaczął mnie namawiać. On był wtedy w filmówce i jego prodziekan wydziału reżyserskiego, Mariusz Grzegorzek, realizował swój debiut pełnometrażowy. On był takim bardzo docenionym autorem krótkich filmów, natomiast jeszcze nie miał fabuły żadnej. I ci studenci w niego wpatrzeni byli jak w jakiegoś guru zupełnie. No i zaczął mnie namawiać, powiedział, że mają problemy. Ja mówię, że ja ze znalezieniem do głównej roli. Ja mówię, że absolutnie, Ksawery wie, że ja nie będę aktorem, nie mam mowy, znaliśmy się, wiesz, znasz całą historię. No mówię, ale spróbuj sobie, bo my po tych szkołach teatralnych chodzimy i to nie o to chodzi Mariuszowi, on potrzebuje takiego, mówi, naturszczyka, ale ma coś w sobie, nie? I, ale ja mówię, nie i tam długo mnie męczył. Trafiłem na zdjęcia próbne, te zdjęcia próbne były przedziwne. Tak jak miałem kontakt ze światem filmu, bo na przykład jeżdżąc z ojcem na wakacje, często to po prostu było połączone z jego planami filmowymi w różnych krajach, tam Europy głównie, to naprzyglądałem się, jak ta praca wygląda i czułem się dosyć tak w tych warunkach swobodnie. Tak, to, co robił Grzegorzek, to w rodzaju jakiejś psychodramy, bardzo, bardzo dziwne rzeczy, ale to mnie zaintrygowało. I zaintrygowało mnie na tyle, że jak się dowiedziałem, że on zrobił taką jakąś malutką, ścisłą grupę po tym pierwszym castingu i przeszedłem do, chyba to było także do drugiego etapu, z tego co pamiętam, no to już nie zrezygnowałem, tylko spróbowałem dalej. No ale tak to nie się... było tak, że on już wiedział po prostu, że ty się nadajesz do tej roli, dlatego do ciebie zadzwonił? Nie, ale chciał spróbować. Aha. Z kimś innym właśnie, bez tego ciężaru, w tym wypadku szkoły, przygotowania takiego teatralnego. No i na tym drugim castingu podjęli decyzję, że to będę ja. Potem tam naprawdę na tym planie było różnie, dziwnie, ciężko, ciekawie. Poznałem fantastycznych ludzi, ale to nie była to taka typowa praca filmowa, ale opłaciło się, bo film moim zdaniem, mimo że nie zdobył nigdy, bo nie był skierowany do szerokiej publiczności, to został doceniony. W Wenecji dostał wyróżnienie, dostał nagrody na naszym festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Ja dostałem nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za debiut, więc to taka poważna do dzisiaj bardzo nagroda na polskim rynku. No i to mnie trochę złamało, w takim sensie, że zacząłem myśleć, kurczę, ta muzyka jest ważna i fajna, ale to aktorstwo nie jest do końca takie złe. No i potem zrobiłem taki ruch, że zaraz po były Dzieje Mistrza Twardowskiego. O Boże, ten reżyser, jak on się nazywał? Ten reżyser, który robił Pana Kleksa, umarł niedawno. Nie kojarzę. No, my, przypomni nam się może w trakcie, albo zrobimy podpis. Cięcie. Bardzo przepraszam, ja już jestem wiekowym człowiekiem, więc zdarza mi się zapominać. Natomiast no to miał być kostiumowy, taki film przygoda. To był zresztą jedyny moment, gdzie się spotkaliśmy teoretycznie w filmie z moim tatą, bo graliśmy jedną postać. Ja grałem przez większość filmu młodego Twardowskiego, ale jakby końcówka filmu już w sile wieku starszego grał ojciec i teoretycznie mieliśmy jeden dzień zdjęciowy. Nie mieliśmy żadnej sceny ze sobą, bo graliśmy tą samą postać, ale musieliśmy jakby no pozować do takich efektów komputerowych, że się twarz zmienia. Aha. Lecą lata i jeden przechodzi w drugiego, to akurat u nas było ułatwione. Więc to był jakiś taki jedyny kontakt. Ten film był tym wszystkim, co mi się wydawało wcześniej, jak go robiliśmy, że to biznesie filmowym. To była taka produkcja kostiumowa, lekka, dla młodzieży bardziej powiedzmy. I po tym doświadczeniu już stwierdziłem, że może jednak sobie dam spokój. Co prawda po latach, jak go obejrzałem, to jakoś zyskał w moich oczach, bo wtedy wydawał mi się taki oldschoolowy, nieprzystający już do tych czasów, prosty, banalny może, a jak się go ogląda teraz, to on jest tak fajnie oldschoolowy, że aż miło popatrzeć, jakby sprzed tych wszystkich technik filmowych, jakich się teraz używa. Tak, nie ma technologii jakby kręcenia w ogóle filmu. Tak, to było robione wszystko jeszcze analogowo, więc i efekty, i kostiumy. Na taśmach. Tak, bardzo zyskał jakby z czasem dla mnie osobiście, no ale stwierdziłem, że dam sobie spokój. I wtedy przyszedł Władek Pasikowski, który jest fantastycznym człowiekiem, jeśli chodzi o współpracę z aktorami na pewno. No i zrobiłem ten film Słodko-Gorzki, nawet do tego stopnia nam się współpraca na początku ułożyła, że rozbudował mi rolę.
moja rola weszła już tak no, mocno jako jedna z głównych. Wtedy debiutowała Anita Werner w tym filmie, między innymi na przykład. I to mi się spodobało. Praca... Film to już klasyka dzisiaj. Można powiedzieć, tak. No, chyba się zapisał w kinematografii na zawsze. No tak, no, ja bardzo lubię filmy Władka. Nie wszyscy za nimi przepadają. Każdy oczywiście ma prawo do swojej opinii, ale ja je lubię i ten jest nietypowy trochę dla niego, bo w nim jest bardzo dużo muzyki, między innymi moje dwa utwory, między innymi ten tytułowy Słodko-gorzki, to moja piosenka, tam ją wykonuję zresztą na żywo, nie z playbacku, bo tam Tomek Lipiński gra dużo muzyki, ale to było z taśmy, a ja grałem na żywo przed kamerą. I ta praca jakoś mnie znowu wkręciła. No i tam jakoś dalej to poszło. Ale nigdy nie traktowałem aktorstwa jako takiego marzenia o tym, co bym chciał do końca życia robić. Nie chciałeś skończyć szkoły jakiejś teatralnej albo filmowej? Okazało się, że w filmie brak szkoły wzmocniony doświadczeniem już z planu i z grania z doświadczonymi aktorami nie jest taki zły, a nawet może coś tam daje pozytywnego, co z kolei w teatrze zupełnie jest odwrotnie, czyli brak tej techniki, którą daje szkoła, w teatrze okropnie utrudnia albo wręcz uniemożliwia wielu ludziom pracę. Przekonałem się o tym ostatnio, robiąc coś teatralnego. Natomiast w filmie nie miałem takiej potrzeby. To nie jest tak, że idziesz, reżyser patrzy, jest dwóch, powiedzmy, kandydatów na daną rolę, patrzy, jeden ma szkołę filmową, drugi nie i wybiera tego, co ma tą szkołę filmową. Nie jest tak, że to jakoś tam nie, bardziej zwiększa szansę dostania się do filmu? Myślę, że tak. Nie jest. Ja w ogóle mam pecha, bo prawie nic z castingów, poza tym pierwszym castingiem, mi się nie trafiło. I te castingi przy obecnych układach na tym naszym rynku filmowym są taką trochę formalnością, że ma się to odbyć tak jak przetargi w niektórych sytuacjach. Trzeba zrobić przetarg, bo żeby wszystko na papierze ładnie wyglądało i że wszystko jest uczciwie i tak dalej, ale tak. Często wiadomo mniej więcej, no tak, kto ma wygrać ten przetarg, jakie tam są parametry i tak dalej, więc po jakimś czasie, przez jakiś czas chodziłem na castingi, już na etapie takim, gdzie przestałem grać w filmach, ale dałem sobie z tym spokój, bo zobaczyłem właśnie, że to ma niewiele wspólnego z taką uczciwą konkurencją. No tak, no ja rozumiem, że jestem producentem takiego filmu, od razu sobie wymyślam pod tę rolę dane osoby i tyle, tak? Odzwaniam tak, te osoby, po co dalej casting robić? To jest trochę też związane z tym, że tych producentów, no już tak skracając i upraszczając, nie ma zbyt wielu. Tych ludzi, którzy przy tym pracują, też jest jakaś ograniczona zamknięta ilość. I jak jednego dnia jeden dom produkcyjny robi, no to da zarobić i popracować trochę tym z drugiego domu, kiedy drugi dom rozdadzą temu, więc wepchnąć się w to z zewnątrz, będąc kimś niezależnym, niezwiązanym z żadnym środowiskiem konkretnym, jest szalenie trudno. Nie zazdroszczę kolegom i koleżankom utalentowanym dzisiaj, ale z drugiej strony też powstaje sporo polskich, fajnych, ciekawych, nowych produkcji, więc może nawet jest więcej ról i więcej miejsca na pewno dla nowych twarzy, więc to akurat nawet jest można zobaczyć, fajne. Ile jest telewizji dzisiaj, ile jest telewizji, które kupują jakby te materiały i tak dalej. Kiedyś były dwie telewizje i koniec. Dokładnie, ale do tego dochodzą te telewizje, powiedzmy sobie, światowe, czyli takie platformy jak Netflix, jak HBO i inne, i można do takiej produkcji już ocierającej się o świat trafić właśnie siedząc tutaj, co jest bardzo fajne. Nie, no oczywiście, no dzisiaj przez internet zwykły można też trafić ogólnie na cały świat praktycznie, nagrywając, nie wiem, domową metodą sobie film. To prawda, to prawda. W ilu filmach zagrałeś? Kojarzysz? Kurczę, to może to świadczyć o tym, że nie przywiązywałem takiego dużego znaczenia do aktorstwa, ale policzmy. Zaczęło się od Rozmowy z człowiekiem z szafy, potem były Dzieje mistrza Twardowskiego. Potem był Słodko-gorzki, to były same główne role. Potem Kochaj i rób co chcesz, potem był Pokój saren Lecha Majewskiego. Taki eksperymentalny, ale bardzo ciekawy film. Ciekawa współpraca. Lech Majewski to taka jest bardzo, bardzo interesująca postać. Krótkich metraży teraz nie będę wymieniał. Nie było ich tak dużo, ale po prostu to są takie rzeczy, do których nikt się teraz nie będzie mógł odnieść. 5 albo 6, nie pamiętam, w jakim jeszcze mogłem zagrać. Za małą rulkę zagrałem Ferdydurkę w takim międzynarodowej obsadzie, to było chyba pierwsze, u Skolimowskiego. I
to była taka angielsko-amerykańska obsada. 30 Door Key, to było tak, jako Ferdy Durkę się nazywało. No i to było faktycznie dużo, dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed rozmową z Człowiekiem z Szafy. No jakby to doliczyć, musiałbym spojrzeć do Wikipedii, bo oni tak mają. Ale to napisane. Ci że bardzo mało. Ja myślałem, mało. Naprawdę, wszyscy cię znają. Tak naprawdę no nie ma takiej osoby w Polsce, która by cię nie kojarzyła z aktorstwem. Myślałem, że tych ról to odegrałeś po prostu, kurde, dziesiątki. Nie, no były jakieś epizody jeszcze tam serialowe, ale to co mówisz to bardzo miłe, bo znaczy, że może po prostu niektóre z tych ról jakoś się ludziom... Rozpoznawalne były. Tak, spodobały, czy są rozpoznawalne, charakterystyczne, pamiętają o nich, to bardzo, bardzo fajne. Jakbyś miał określić swój zawód, to jesteś aktorem, czy jesteś bardziej muzykiem? Tu jest taki problem, że znaczy ja się czuję zdecydowanie bardziej muzykiem, ale ogólnie rzecz biorąc moja osobowość jest taka i zawsze była, że nie mogłem zagrzać miejsca w jednej branży zbyt długo, więc próbowałem różnych rzeczy i w żadnym z tych profesji się tak strasznie nie wyspecjalizowałem. Może najbardziej w muzyce, bo ją jednak mniej lub bardziej konsekwentnie prowadzę właśnie od tego 14 roku życia. Cały czas, nieprzerwanie. Nawet no, jak te filmy, jak były te przygody. Z przerwami, ale coś komponuję, jakieś zespoły mam, z kimś gram, coś przygotowuję, znowu przestaję, potem znowu zaczynam, więc to tak się ciągnie po prostu cały czas. Nie ma takiej przerwy, jak z aktorstwem. Ale próbowałem być też dziennikarzem, próbowałem jakiegoś biznesu. Jakiego? No między innymi miałem ogródki piwne. O, i też gastronomia, no pięknie. Czyli w gastronomii też próbowałem. Więc też mi się zdarzało. Nie jest to lekkie zajęcie. No nie. I trzeba naprawdę się temu poświęcić. Trzeba, biznes zawsze każdy jeden w zasadzie wymaga poświęcenia. No nie ma dochodu pasywnego, no chyba że ktoś inwestuje w nieruchomości jakieś w przypadku harmonię pieniędzy i kupuje sobie kamienicę czy tam lokale do najmu. Po prostu tak, na przykład. Ale jeżeli chce się osiągnąć w szybkim to zawsze czasie, przy każdym biznesie jakikolwiek trzeba, biznes, tak. Jakiekolwiek sukcesy biznesowe trzeba przy tym pracować. Ja to przy każdym biznesowym moim programie podkreślam moim widzom, tak? Że to nie jest nic się firma, samo nie robi. Firma się sama nie prowadzi. Przy każdej firmie trzeba włożyć troszeczkę serca swojego i czasu przede wszystkim. Tak jest, czyli też trzeba to lubić, a z gastronomią to jest tak, że jeszcze jest przywiązanym do konkretnego miejsca. I to dla mnie było najtrudniejsze, że mogłem tyle rzeczy robić, niby miałem pracowników, a żeby to wszystko hulało i dobrze działało, to trzeba siedzieć, tak. Trzeba pilnować, trzeba to tym zarządzać, dbać o satysfakcję klientów. Dokładnie tak. No to jest też taki biznes, że bardzo łatwo można sobie popalić tych klientów, tak. Można ich zniechęcić do swojego lokalu. A bardzo trudno odzyskać. Trzeba dbać jakby o markę, o renomę firmy. Tak. A powiedz mi, w muzyce swojej, co robisz? Bo piszesz teksty? Tak, piszę grasz muzykę. Na czymś? Jestem autorem, kompozytorem. Korzystam też z tekstów innych autorów i to ja właściwie z większości tekstów pisanych ze współpracy z innymi, ale też pisuję swoje. Czyli głównie robię muzykę, korzystając z gitary, ale gram też na basie. Bardzo polubiłem ostatnio bardzo lubię bas. Minimalne jakieś klawiszowe wstawki mogę zrobić. No i przede wszystkim śpiewam, wykonuję te swoje kompozycje. Jak układasz muzykę, bo nie jesteś po szkole też muzycznej. To normalnie nie. Jak to się robi? Bierzesz sobie nutki, notujesz to? Nie. Ni hu hu. Właśnie, no właśnie tak sobie wyobraziłem, jak siedzisz i notujesz te nutki. Zupełnie tak to nie wygląda. Zupełnie to tak nie wygląda. I może na szczęście, bo wielu ludzi czy dzieci kierowanych na lekcje muzyki zniechęcało się właśnie tą całą taką klasyczną, techniczną edukacją, a tu chodzi o to, żeby mieć z tego przyjemność. Czyli nuty dopiero liznąłem ostatnio przy okazji pracy z Maciejem Małeckim, który jest kompozytorem między innymi, ale o wiele większej ilości rzeczy tego spektaklu Apetyt na czereśnie, muzyki do spektaklu Apetyt na czereśnie, który ostatnio wyprodukowaliśmy z Marią Niklińską. On jest bardzo wymagającym autorem klasycznym, on pisze duże rzeczy klasyczne. Zdarzyły mu się jakieś tam takie drobne rzeczy w latach 60. i 70. muzyki popularnej, a potem to już się trzymał muzyki poważnej bardziej i po prostu pracując z nim musiałem troszeczkę zacząć się orientować w nutach, ale absolutnie nie jest to taki no to jak poziom to z gitarą. Z gitarą, ale co, nagrywasz sobie to i później najpierw, to powtarzasz? Najpierw po prostu sobie
szukam jakiegoś fajnego fragmentu muzycznego, który otwiera mi w głowie pomysł na melodię. I próbuję sobie głosem, czasami też na instrumencie, wydubać, wyciągnąć jakby z kosmosu melodię do takich harmonii, które są na gitarze. Mhm. Potem powolutku, dobrze jest to zarejestrować, bo już się po prostu wszystko zapomina, szczególnie z wiekiem, ale to w ogóle zawsze spada, wypada, a jak się człowiek prześpi następnego dnia, już coś inaczej robi. Tak, tak, więc, tak. Więc nagrać to na cokolwiek, obecnie nawet na telefon. No jasne. Potem zaczyna się właśnie próba jeszcze jakiegoś zmieniania, no i próba aranżowania tego na instrumenty. Ale to najpierw wymyślasz sobie, o czym będzie ta piosenka, tekst tej piosenki, nie. Czy nie? Czy najpierw sobie układasz muzykę, fajna ta muzyka jest i później sobie tekst dobieramy? Muzyka i pod klimat, który, i pod obrazy jakieś, nie wiem, które przychodzą do mnie w związku z tą muzyką, powstaje tekst, albo zamawiam, czy proszę kogoś, żeby go napisał i to, co jemu się skojarzy, lubię opowiadać mniej więcej, co mi się wyświetla przy okazji tej muzyki, ale to nie jest warunek, mogą to być zupełnie inne rzeczy. Zdarzyło mi się też pracować nad tekstami gotowymi, jak na przykład poezja, i to już wtedy jest zupełnie odwrotny proces. Trzeba znaleźć muzykę w utworze. Chyba najbardziej taką fascynującą współpracą, jaka mi się zdarzyła, to była praca z Wojciechem Młynarskim, z którym zrobiliśmy płytę Tatango. Co prawda on tam napisał trzy teksty, ale to i tak jak na te możliwości po prostu, które były wtedy, jest bardzo dużo, no i one bardzo dużo tej płycie dały, między innymi tytułową, Tatango. I tu praca była dwojaka. Z jednej strony było tak, że ja dałem mu muzykę, ona mu się spodobała i myślał, zadzwonił do mnie, nie wiem, o 6 czy o 6:30 rano, bo on tak pracował. Wstawał bardzo wcześnie, robił to, co ma do zrobienia, w południe już był wolnym człowiekiem, nie musiał nic więcej robić. I zaczął mi przez telefon dyktować, jak to leci, a nieprzytomny, ja już usłyszałem, że jest dobrze. I piękny tekst napisał, Tatango. Zresztą zainspirowany takim słowem, które wyśpiewałem zupełnie nowym, Tatango, w refrenie. I on, biorąc tylko i wyłącznie to jedno słowo, stworzył wokół tego całą historię, całą piosenkę. Z drugiej strony dał mi swój tekst. Mówi, słuchaj, tutaj tam, no coś tam próbowali, ale ja jestem do końca zadowolony. Spróbuj coś do tego napisać i zobaczymy. No i tak mu się spodobało, że powstał utwór, gdy się znajduje przyjaciela, z przepięknego tekstu, który w końcu nagraliśmy na płytę z Marylą Rodowicz w duecie. I który Maryla, co czym zrobiła mi wielką przyjemność, zamieściła na swojej antologii płytowej takiej, jeśli chodzi o lata takie, no to mniej więcej w tym okresie, w którym zrobiliśmy ten duet, mimo że ta piosenka jakoś się nie przebiła nigdy, za dużo jej w radiu nie grali, to ma do niej jakiś sentyment, bo ją tam umieściła. A praca nad tą piosenką była dosyć dziwna, bo usiadłem sobie nad tym tekstem, tekst był, jest, wspaniały. No i oczywiście myśl taka, czy podołam. No i to robię, tak, gram, no myślę sobie, jest fajnie, ale to nie jest to, ja nie pójdę z tym do Młynarskiego. Dobra, następny dzień, robię tam, nie, to nie jest to. W końcu trzeciego dnia coś mi przyszło do głowy, słucham tego, myślę, że tak, to chyba jest to. Jak w ogóle z czymś mam wyskoczyć Młynarskiemu, to z tym. Poszedłem przerażony, jeszcze z kolegą Pawłem, gitarzystą, podaranżowaliśmy to, on bardzo mi w tym pomógł. Totalnie przerażony udałem się do Wojciecha, czego zaprosiliśmy, nie pamiętam. Znaczy, pamiętam, co powiedział. Posłuchał tego, powiedział, Rafał, masz patent na pisanie muzyki do moich tekstów. To ja ci będę tych tekstów teraz więcej dawał. Super. No to był największy komplement mój kompozytorski chyba od autora tekstów, no bo on jest geniuszem, był geniuszem. I jest, bo te jego teksty dalej są i żyją. Tak. I potem właśnie dorzucił mi jeszcze jeden, jest to była taka współpraca w obie strony. Ale jak to jest? Jak ktoś ci pisze tekst, to on ma później prawa do tej piosenki, tak? On ma prawa do tekstu. Do tekstu. Czyli on ma prawa do tekstu w prawach autorskich, ważą połowę piosenki. 50% praw autorskich to jest tekst. Czyli te firmy, które dbają jakby o wasze tantiemy, czyli to jest za X, w Polsce tak? To jest za X na przykład. Za X. To co, później dzieli tą prowizję jakby zarobioną? Tak. Pół na pół, tak? Pół na pół wtedy. Między autora tekstu i autora muzyki. Muzyki. Oczywiście może być więcej autorów, może tekst rzadziej jest pisany grupowo, chociaż też zdarzają się takie. A ten, co śpiewa, nie ma w tej kasy? Z tego? Nie. To jest zupełnie inna kasa, zupełnie innych organizacji i bardzo mała.
To są organizacje praw, ochrony praw wykonawczych i są takie, tylko te prawa to jest jakiś tam ułamek dosłownie tych praw autorskich. Jasne. W tej chwili czym się zajmujesz, bo od paru lat nie grasz w filmach? Nie grałem też za bardzo się też do tego nie pchałem, więc zajmowałem się innymi w życiu rzeczami, ale cały czas zajmuję się muzyką i właśnie teraz, w tym roku, w te wakacje, finalizujemy pracę z kolegami muzykami nad epką, nad takim mini albumem na początek. Bo to teraz się właśnie tak pracuje, że się wypuszcza kupę singli, potem jakiś mini album, no i czasami przychodzi ta cały duża... Cały czas jest ten zespół Rec. No więc właśnie to nie jest zespół Rec, chociaż początkowo miała to być taka reaktywacja, ale ponieważ już tak daleko zaszliśmy, jakby to jest tak duża cezura czasowa pomiędzy tym, co robiliśmy pod koniec lat 80. zeszłego stulecia i na początku lat 90. też zeszłego stulecia do dzisiaj, że trochę nie ma sensu udawanie, że to jest jakaś taka bezpośrednia kontynuacja. Myślę, że jeśli chodzi o koncerty, będziemy grali niektóre utwory tamte, stare, bo one pasują i ciągle ta muzyka ma coś wspólnego z tym, co kiedyś robiłem, ale zaczynamy nowy etap i będzie się to nazywało inaczej. Nie powiem jeszcze jak, bo to... Mam pomysł na nazwę, ale z tym się będzie wiązała cała strategia taka marketingowa, powiedzmy, to duże słowo, ale informacyjna i w związku z tym nie chcę tego pomysłu spalić. Ja jeszcze nie wiem, czy mi pozwolą koledzy, żeby to do końca tak było, więc też nie chcę, no po prostu nie chcę spalić pomysłu. Natomiast będzie się nazywało inaczej, ale będzie, myślę, dosyć ciekawe i fajne. I co robicie na początek? Co robimy na początek? Nagrywamy. Muszę przejść mały taki uniwersytet wszystkich tych serwisów streamingowych, czyli się dobrze tam zorientować i polokować sobie te piosenki u nich. Może zrobimy to przy czyjejś pomocy, może będziemy to robić sami, to zależy teraz od rozmów. I przygotujemy oczywiście jakąś śladową ilość też fizycznych egzemplarzy, no i pomyślimy nad graniem koncertów. Myślę, że z jednej strony strasznie trudno jest teraz właśnie przebić się w taki sposób do szerszego widza. Sama idea tych wszystkich serwisów do dostępności i w ogóle znalezienia kogoś nowego w internecie jest taka, że ciągle się powiela znowu to samo i Spotify ciągle podrzuca rzeczy podobne do tych, których się słuchało i to dotyczy innych wszystkich tych serwisów. Ale z drugiej strony można trafić tak, że się wpadnie z jakimś utworem, on się gdzieś przyklei i na przykład ludzie w Tajlandii by tą piosenkę polubią. Setki milionów wyświetleń jednego dnia. Na przykład, więc to z jednej strony jest utrudnienie, a z drugiej strony otwiera jakąś szansę, więc to koniecznie trzeba wypróbować. No tak, trzeba będziemy... za tym nadążyć jakby, nadążyć, bo to już inne troszeczkę czasy. Kiedyś zupełnie. Po prostu się wydawało płytę, no widziałeś, ile się tej płyty sprzedało i cześć, tak? Tyle kasy było. Trzeba było grać koncerty, żeby ją promować. Jeśli coś się działo w radiu, to wtedy było łatwiej oczywiście, a teraz to, no, wygląda to zupełnie inaczej. Ale nie ma się co obrażać. Promocja w internecie można zrobić naprawdę dużą robotę. Może zrobić robotę. Co jest ważne, my robimy muzykę taką, która ma sprawiać satysfakcję nam. Czyli nie robimy tego na zamówienie, nie robimy tego dla z potrzeby wydania kolejnej płyty, która nam pozwoli przeżyć do następnej. Nic nas tutaj nie ogranicza. Jeśli się sprzeda i pójdzie świetnie, to fantastycznie. Jeśli nie, to nic się nie stanie, bo my musimy mieć z tego prawdziwą przyjemność. W związku z tym, może to nie będzie taka muzyka bardzo do, przynajmniej nie wszystkie utwory, do szerokiego odbiorcy, ale z drugiej strony... Jaki to jest rodzaj muzyki? Co to jest? No, ja uwielbiam takie, jako taki dobry teraz streamingowy artysta, będę natychmiast użyć 3-4 takich słów kluczy, które się od razu wyświetlą i od razu tam w tych półkach, co ludzie sobie szukają, to będzie na składankach. To nie jest takie proste. No to jest muzyka, która się wywodzi z czegoś takiego jak taki niezależny czy indie rock, ale momentami to już nie jest takie bardzo rockowe. Na pewno nie jest to mainstreamowy rock, na pewno to jest trochę ciekawsza muzyka. Robimy różne eksperymenty. Mam bardzo utalentowanego perkusistę, który jest też Darka Piskorza, który też jest producentem w sumie muzycznym, można tak powiedzieć. I ma nieprawdopodobnie podzielną uwagę i potrafi jedną ręką grać na perkusji, a drugą na klawiszu, więc możemy wystąpić we dwóch i już jest cały zespół.
Ostatnio graliśmy dla Ukrainy. W zespole mamy taki skład osiągający do 5 osób, ale 4 to jest podstawa, taka podstawa, jądro, powiedzmy, grupy. A graliśmy koncert we dwóch dla Ukrainy. Trzeba było szybko się przygotować i zagrać. No i to było tak, że jedną ręką grał bębny na takich padach, drugą klawisze. Ja grałem na gitarze z efektami, śpiewałem i to już było takie trio praktycznie. No tak, już dzisiaj jak się patrzy na technikę, to dzisiaj można grać cały koncert na komputerze w zasadzie. No można, ale tu zrobiliśmy tak, że nie odtwarzaliśmy sobie żadnych loopów, żadnych ścieżek, żadnych rzeczy jakby z playbacku, czy nie odpalaliśmy ich w trakcie i one się nie zapętlały, jasne, tylko to wszystko było zagrane na żywo. Oczywiście będziemy też wykorzystywać takie możliwości, czyli będzie odrobina elektroniki w tej muzyce, ale przede wszystkim żywe granie. Jak uważasz, czy nazwisko Olbryski, jakby przez to, że jesteś z takiej rodziny filmowej, pomogło ci jakby w karierze? Takie pytanie faktycznie się często zdarzało. Mhm. I uczciwa odpowiedź zawsze jest taka sama. I tak, i nie. Mhm. Bo z jednej strony jest to marka rozpoznawalna, tak, i to, że ludzie w branży filmowej już słyszeli o kimś takim, bo widzieli mnie na jakieś przyjęcia jako dziecko, nie wiem, u mamy na przykład i z tatą gdzieś mnie poznali, to jest kwestia jakiejś takiej rozpoznawalności osoby, ale to nie ma żadnego przełożenia na potencjał zawodowy. Syn piłkarza, no, bardzo rzadko jest tak piłkarzem, jeszcze do tego lepszym od taty i to, że zna trenerów, no, na przykład, oczywiście, innych piłkarzy, nic mu w tej karierze szczególnie nie zmieni, jeśli sam nie będzie miał wielkiego talentu i nie będzie bardzo pracowity. I to jest tak, że i ludzie z pewnym uprzedzeniem wtedy podchodzą też. To było tak jak w szkole, pamiętam, że z tego powodu nazwiska wszyscy myśleli, że będę miał łatwiej, że mam łatwiej, a to było tak, że było wielu ludzi uprzedzonych, byli ci, którzy nie lubili mojego taty. Byli tacy, którzy uważali, że mam za dobrze i trzeba mi tam dokręcić śrubę. Mhm. A byli tacy, którzy lubili i mnie faworyzowali. No i teraz powiedzmy sobie, że jak to zważyć? Można powiedzieć, że w sumie to się gdzieś w życiu wyrównuje, mhm, ale jest się na takim rollercoasterze, bo się trafia zupełnie jeszcze w sposób niezasłużony, czy nie samemu nie zarobiony. Trafia się na albo bardzo pozytywne, za pozytywne, tak, traktowanie, albo za negatywne. No jeszcze nie mając jakby swojego dorobku. Potem z czasem, jak zacząłem grać w tych filmach, ludzie mnie odkleili, jakby zobaczyli, że ja gram, jestem inny, gram inaczej i do innych celów można mnie wykorzystywać. Ojciec jest aktorem takim dosyć totalnym i teatralnym, już i filmowym. Światowym aktorem, można go wykorzystać we wszelkich. Mógłby zagrać kolumnę pancerną i też by mu to dobrze na pewno wyszło. Mówię to bez przekąsu. A ja miałem jakąś taką swoją inną niszę i nigdy się z nim nie ścigałem. I co fajne, zresztą nikt mnie nigdy w aktorstwie nikt mnie nigdy nie porównał. Nikt się na to nie wziął. Nikt nie poszedł tą prostą taką ścieżką, żeby powiedzieć, a ten jest taki, ten jest taki, ten jest gorszy, ten jest lepszy. To mi się nigdy nie zdarzyło i to nawet fajne. No ale reasumując, trudno powiedzieć, czy to było pomocne, czy nie. Bo sam fakt znania konkretnych osób nie wpływa w ogóle na to, czy ktoś obsadzi cię w roli w filmie, który kosztuje jakieś miliony i główna rola, a takie właśnie prawie wyłącznie grałem, jest decydująca. Jeśli obsadzi znajomego, czy kogoś po znajomości, który da ciała, no to po prostu te pieniądze będą stracone. On nie zrobi drugiego filmu, jako reżyser na przykład. No tak. Więc tutaj tak nikt nie ryzykował. Mówisz, że raz ci się tylko zdarzyło, że zagrałeś z tatą w filmie. Tak. Dostawaliście więcej takich propozycji? Nie dostawaliśmy i też nie zagraliśmy tak naprawdę, tylko graliśmy jedną postać, czyli było tak, że jak się kończyła młodość, powiedzmy, tej osoby, którą ja grałem, to już starszego, twardowskiego zresztą, Polacy na Księżycu, grał tata i mieliśmy po prostu jeden dzień dla efektów specjalnych, tak, że się spotkaliśmy na planie i było tak, że filmowano moją twarz, potem jego i potem nakładano robiono te efekty. I był jedyny moment jakiejkolwiek współpracy polegał na tym, że konsultowaliśmy ze sobą takie drobiazgi jak troszeczkę sposób mówienia, troszeczkę sposób poruszania się czy chodzenia, żeby jeden od drugiego to przejmował, żeby grając jedną postać to było trochę bardziej spójne. Mhm. Dużo pracujesz w życiu? Jesteś pracoholikiem czy nie bardzo? Nie jestem pracoholikiem, co sobie trochę pluję sobie w brodę, krótko mówiąc. Słuchajcie, może pracoholikiem nie warto być, ale pracowitym owszem. Lubię mnóstwo
fajnych robić rzeczy w życiu i niekoniecznie zawsze jest to praca, ale kocham to, co robię z kolei, czyli na przykład muzykę. I to jest też wielkie jakieś szczęście, że ta praca, oś czasami sobie myślę, o Jezu, muszę wziąć tą gitarę do ręki znowu, nie? A już mi boli ręka, mam z barkiem problemy, ale nie, zaczynam grać. Fajnie jest. Znowu mi się to podoba. Czyli pracownikiem nie jestem niestety, a może stety, bo ciągle mam przyjemność tego, co robię. A w wolnych chwilach, oprócz muzyki, grania, co jeszcze robisz? Masz jakieś swoje pasje, jakieś swoje hobby? No, na pewno. Na pewno podróże, co bardzo się u boku mojej partnerki Moniki, mojej narzeczonej, już jesteśmy bardzo dużo czasu razem, 14 lat. Ona też lubi podróże i jakoś tak się jej życie też poukładało, takie sobie życie ułożyła sama, że może podróżować i ja dzięki niej również. Uwielbiam nurkować. Super. Nauczyłem się ostatnio chodzenie po górach, mnie troszeczkę też wkręciło. Ja w ogóle lubiłem zawsze różne takie sporty z adrenaliną, czyli rowery górskie, zjazd, paralotnie, takie rzeczy, no ale na paralotni sobie uszkodziłem dosyć mocno kręgosłup, więc trochę z tym potem było problemów. Wypadek jakiś? Nie wiem, tak, rozbiłem się. Pęknięty kręgosłup, połamany, takie różne historie. No ale zawsze mnie ciągnęło do adrenaliny. Teraz się troszeczkę uspokoiłem, ale dalej mi to sprawia przyjemność. Jasne. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze moim gościom zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces. Jak to widać, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Dobre i podchwytliwe pytanie. A w moim przypadku to już w ogóle jest temat trochę skomplikowany, bo zdarzyło mi się osiągnąć ten sukces. Zdarzyło mi się później narobić dużo błędów w swojej pracy i karierze i stracić ten sukces, stracić jakby owoce, czy nie kontynuować, nie pójść za ciosem. Nauczyło mnie to też dużo, ale nie mogę powiedzieć, żeby ten sukces był jakiś taki wielki i fenomenalny, bym mógł siedzieć teraz i odcinać kupony. I to też jest samo w sobie bardzo ciekawe, bo cały czas jestem jeszcze głodny sukcesu. Wszystko przed tobą. Tak staram się patrzeć na życie i to chyba ma jakiś sens. Inaczej po prostu człowiek jakoś rozpadnie, rozpłynie i nic ciekawego już nie zrobi. Ale zdarzyło mi się, sprzedaliśmy dużo płyty, ludzie bardzo lubili tą muzykę. Dostałem nagrodę Cebulskiego, zagrałem w tych filmach, to było lubiane. Popełniałem mnóstwo błędów w życiu. No, było to też związane z taką przypadłością, o której powiem może tylko z takie dwa słowa używkową, więc tutaj przy okazji programu też chcę przestrzec, żeby bardzo uważać z wszystkim, co uzależnia. No właśnie, jak mówisz o sukcesie, to taki mój sukces na teraz, jak patrzę, największy, to że od 5 lat jestem trzeźwym człowiekiem i coraz lepiej mi to idzie. Mogę powiedzieć wszystkim zainteresowanym, że im dalej, tym jest lepiej na trzeźwo. Oczywiście. Pierwsze lata są trudne może, a potem jest już coraz lepiej i to też jest sukces. I to, że żyję i dalej mogę działać. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Życzę kolejnych sukcesów bardzo i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Jeżeli dzisiejszy odcinek się Państwu spodobał, to bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. I w miarę możliwości, jak możecie, upubliczniajcie ten materiał. Dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a